Dzień dobry, z tej strony Kuba Górnicki. Witam Was w kolejnym, piątym? Piątym czy szóstym? Piątym. Piątym. Piątym odcinku magazynu Unblock. Razem ze mną jest Julia Aleksiejewa. I z Kijowa łączy się z nami Piotr Andrusieczka. Ale to zabrzmiało, po prostu ćwiczone, widać. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj zwróćcie uwagę proszę na t-shirt Piotra, który nie jest przypadkowy, nawet muzyczny. Bo dzisiaj chcemy, jak już tytuł odcinka sugeruje, chcemy z wami porozmawiać o muzyce. O muzyce, która towarzyszy wszystkim protestom i wydarzeniom, które dzieją się w Białorusi od 9 sierpnia, a nawet oczywiście wcześniej, ale szczególnie po tym dniu. Dlatego na początek przeniesiemy się do Katalonii. No dobrze, Piotrze, żeby nie trzymać wszystkich w napięciu, dlaczego akurat tam się przenieśliśmy, to może nam trochę wytłumaczysz. No ja myślę, że po melodii już chyba wiele osób rozpoznało, to znaczy rozpoznało te charakterystyczne dźwięki, no, które w większości w Polsce kojarzą się z piosenką Mury Jacka Kaczmarskiego, a w Katalonii to tak, to jest L'Estaca, piosenka Luisa Llacha z końca lat 60., która no jest takim hymnem protestów katalońskich, katalończyków, którzy walczą o swoją niepodległość. Wcześniej to też było związane z protestami przeciwko reżimowi dyktatora Franco. Natomiast my na Białorusi przecież też słyszeliśmy jakby te mury w wykonaniu właśnie białoruskim. To już jakby bezpośrednio taka, można powiedzieć, kopia właśnie utworu Jacka Kaczmarskiego. I różnica jest między tymi tekstami oczywiście i katalońskim, polskim i białoruskim, bo w tym takim pierwowzorze katalońskim to ta L'Estaca to jest, jak ja rozumiem, słup, więc jakby tutaj chodzi o pewne o wyciąganie takiego słupa, który, no, który jest jakby oporą reżimu totalitarnego, właśnie zniszczenie go. Co do słów jakby u Jacka Kaczmarskiego, no to tutaj sam Jacek Kaczmarski ze swojego życia mówi o tym, że trochę opacznie została zrozumiany tekst jego piosenki, no ale rzeczywiście, jak już wszyscy wiemy, ona się stała takim właśnie hymnem protestów, opozycji przeciwko komunistycznemu reżimowi w Polsce, no a na Białorusi właśnie przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Jak już jesteśmy przy tej Katalonii, nim uciekniemy, to szybka autoreklama. Mamy bardzo ciekawy materiał dotyczący w szczególności tego, co działo się w ubiegłym roku w Barcelonie. Stamtąd też pochodzą dwa takie nagrania. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o naszą wycieczkę do Hiszpanii. Udajemy się z powrotem do Mińska i tutaj dzisiaj DJ-ką jest Julian, która przygotowała, proszę bardzo, całą playlistę. Zignorowała nasze prośby o to, żeby zacząć od Tricerepachii. W związku z czym, Julio, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego. Znaczy, może muszę wyjaśnić, dlaczego zrezygnowałam z... Nie, bo jeszcze wrócimy. Nie. Dobrze. Muszę po prostu wyjaśnić, bo mój wybór następnych piosenek, które dzisiaj usłyszycie, polegał tylko i wyłącznie na tym, że te piosenki są nowe. I one powstały może nie w czasie jakby od 9 sierpnia, a jeszcze wcześniej, jakby od początku... Bo ja osobiście na przykład uważam, że protesty zaczęły się jeszcze na końcu maja i wydarzenie 9 sierpnia, jeżeli tak popatrzeć na dramaturgię, tak jeżeli by zrobili film na podstawie tych wydarzeń, to 9 sierpnia byłby po prostu takim punktem zwrotnym. A więc po 9 sierpnia ludzie jak wychodzili na protesty, to śpiewali przeważnie te piosenki, które powstawały już wcześniej. I w tym są między innymi wymienione
słynne mury, o których opowiadaliśmy, ale tak samo kilka innych kawałków, które dzisiaj chcemy wam pokazać. A jeżeli chodzi o Trzy Czarapachy, no to już piosenka, która ma dobrze. ponad 20 lat i ona naprawdę już, ona jest super. Była często wykonywana. Dlatego 10 sekund tej piosenki to... teraz. Hey, la, 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 ty nie czekaj, siurprizą ja budzie. Hej, la 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 la, ty nie czekaj, ty nie czekaj. Przechodzimy do utworu numer jeden. Tak, i utworem numer jeden ja bym wymieniła utwór zespołu Tor Band, który się nazywa My nie narodziec, ponieważ no, to się w ogóle ten zespół się pojawił odnośnie niedawno i od razu wystrzelił z takimi piosenkami, które jak mówili sami autorzy, były takim zbiorem głosów ludzi wkurzonych na sytuację w kraju. I na przykład, Piotr, czy słyszałeś ten zespół, w ogóle ich piosenki? Tak, tak. To właśnie, to szczerze mówiąc, to jedna z takich piosenek, która mnie poraziła. Miejsca tego, że tam ten tekst jest bardzo mocny. W teledysku, tak jak mówiłaś, widać właśnie te głosy, znaczy widać te osoby, które mówią, te głosy właśnie Białorusinów. No i ona się zaczyna tak jakby no właśnie bardzo, my nie narodek, czyli jakby przetłumaczyć to my nie narodek, my nie ludek i zaczyna się słowami, że nie jesteśmy stadem i bydłem, więc rzeczywiście to jakby taki mocny tekst, bardzo taki dla mnie właśnie tekst związany z oporem, właśnie z protestami i rzeczywiście ja usłyszałem jak Kuba, jak pamiętasz, pojechaliśmy do Soligorska tak. na protesty górników, zobaczyć jak właśnie oni tam strajkują i przyjechaliśmy rano, gdzie tak naprawdę zakończył się już ten poranny protest i później czekaliśmy na wieczór, ale jak tam dojechaliśmy, to na scenie stał duży głośnik i właśnie jak wchodziliśmy, to dobiegały, z tego głośnika dobiegała ta piosenka właśnie My nie narodec. To jak już może wymieniłeś Soligorsk, to chcemy teraz wrzucić Soligorsk, czy nie? Tak, tak, to może pójdźmy właśnie ten kawałek z tej sceny. No dobrze, coś jeszcze mamy o utworze numer jeden? W sumie może to tyle. Ja bym od razu przeszła do utworu numer dwa i to jest utwór zespołu Navi Band, który się nazywa Inszymi. Piosenka powstała w czerwcu jako reakcja na te pierwsze wyjście masowe na ulicy Mińska po zatrzymaniu Wiktora Babaryki i jego syna. I co ciekawego, znaczy ten zespół nigdy się nie udzielał w ogóle politycznie. Oni byli bardzo znani z tego, że reprezentowali Białoruś na Eurowizji. Nie pamiętam w którym roku, ale to była Eurowizja w Kijowie i śpiewali swoją piosenkę po białorusku i w ogóle byli bardzo mili i mieli bardzo pozytywny odbiór wśród fanów Eurowizji. I jako reakcja na te pierwsze protesty nagrali piosenkę, w której jest taki tekst, że następnego rana obudzimy się już inszymi. Niestety ten zespół musiał po wyborach po 9 sierpnia opuścić Białoruś. Teraz oni znajdują się w Polsce. I tutaj też przy okazji też dawali koncerty swoje. Ale zachęcam do posłuchania teraz tego utworu. Oczy jak uteł dym, śpiewa nie patrzył sny, my pragniemy się inszymi. Utwór numer 3, Absent. Tak, i to jest taki kawałek dość humorystyczny i w naszym programie, i w ogóle w świetle protestów, bo to jest... taki projekt składający się z jednej osoby, który powstał też dość spontanicznie i też właśnie nie bez takiego tła związanego z Eurowizją i COVID-em i pandemią, bo zespół rosyjski, który miał przedstawiać Eurowizję w tym roku, zamiast tego zrobił własny program, który nazwał
koronawizją i zachęcił wszystkich chętnych do przesłania własnych teledysków, piosenek o kwarantannie, izolacji i tak dalej. No i jeden chłopak z Białorusi zrobił ciekawy kawałek, który się nazywał Mydlę ręce i modlę się. I po czym jakby zrobił się jeszcze bardziej sławny i zaczął nagrywać też piosenki, które były taką reakcją nie tylko na, już na koronawirus i na działania rządu białoruskiego w tej sprawie, ale jeszcze na sytuację polityczną w Białorusi. No i jego piosenka, Wesołego Białorusina jest między innymi też takim pozytywnym hitem w jakby w protestach, tak. No dobrze, to przechodzimy do... Co to masz na czwóreczce? Na czwóreczce mam cały album. Szczerze mówiąc, z tego albumu chcę, żeby posłuchali jedną piosenkę, ale muszę opowiedzieć troszeczkę też o tym, o całym albumie, bo to jest już taka składanka piosenek młodych wykonawców i właśnie tu są nagrania, które były zrobione jako reakcja już na wydarzenia po 9 sierpnia. I tam jest chyba około 10 młodych zespołów lub pojedynczych artystów, którzy nagrali swoje piosenki związane z protestami. I ja tu dla was puszczam piosenkę zespołu Длина волны, która się nazywa Глаза, czyli oczy. No, moim zdaniem dość ciekawy utwór. No to słuchamy. Numer 5. My tak szybko to przechodzimy. Ja już... Ale zaraz będziemy mówić o tych wykluczonych. Dokładnie, bo my tak dlatego... Tak, bo chcemy, wy chcecie ten old school wprowadzić tutaj. Ja nie, ja wam próbuję pokazać coś nowego. Dobrze, i słusznie. Tak. Piątym kawałkiem ja wymieniam oczywiście piosenkę Prawidły. Przetłumaczę to jako zasady. Zespołu Niskis, który to jest, nawet nie wiem jak to skomentować, to jest po prostu bardzo czuła, taka bardzo sentymentalna piosenka, też która powstała jako reakcja na wyjście na niedzielne marsze, że ludzie zaczęli wychodzić po prostu przeciwko wszystkiemu, żeby się zebrać i ta piosenka na pewno zasługuje na miejsce na górze naszego rankingu. I numer 6. Mam mury ponownie. Mam mury i nie bez powodu, bo akurat ten kawałek murów został nagrany przez tak zwany wolny chór, który od początku protestów cały czas po prostu bez przerw działa w Mińsku. Działają jakby dość taką partyzancką metodą, czyli wychodzą do takich masowych miejsc, jak na przykład centra handlowe, czy dworcy miejskie i śpiewają takie hymny narodowe, mogę tak określić? Jakby też w ich repertuarze jest piosenka Mury. Rozbór, my, to my, mury,
No i ten chór z miesiąc temu właśnie zrobił nagranie tych wszystkich utworów i wydał to takim pełnym albumem. Dlatego to oczywiście też wkładam to do naszego rankingu, jako bardzo ważne utwory, których musicie wiedzieć. Tak. I tym sposobem dojechaliśmy do Tricerepachii. No, klasyka dobrze. Teraz. Nie, słuchajcie, bo to jest tak. Oprócz tego, jak przygotowując się do tego odcinka, przejrzałem sobie bardzo dużo filmów, które były na naszym Telegramie, to muszę przyznać, że byłem sam trochę porażony. Nigdy wcześniej na to nie zwracałem uwagi aż tak, a porażony byłem tym, jak wiele tam jest takich elementów muzycznych. Od bardzo prostych, mówię o tych nagraniach, które mamy z protestów, tak? Czyli, że mamy na przykład jakiś pochód ludzi, jest ktoś, kto jest chociażby z bębenkiem. Nie mówię, że rytm wbija, tylko czuć jakieś kanwy utworu. Jakichś ludzi stojących pod centrum handlowych i śpiewających. Ludzi gdzieś pod, jak się przechodzi, no, w tunelach pod. Piotr wspomniał jeszcze o tym Soligorsku, faktycznie tamten koncert był ważny. No Piotr, ty zresztą jako osoba, która relacjonowała Majdan tak bardzo długo, to właściwie ten taki... Tam właściwie no, był jeden wielki koncert przez moment, nie? No tak, ale tam wiesz, tam była trochę inna sytuacja, bo była scena wielka, nie? I tam było miejsce, gdzie rzeczywiście można było po prostu organizować takie prawie profesjonalne koncerty. Ale muzyka tak, no muzyka jest chyba, no jest obecna na wszystkich protestach, nawet jak mówiliśmy o tym pierwowzorze murów, no to też jakby to pokazuje, że mamy w Katalonii muzykę, która jest obecna na tych protestach od końca lat tam 60. I rzeczywiście chyba, jeżeli się przyjrzeć wszystkim protestom, takim długotrwałym, no to każdy z tych protestów ma swoje muzyczne oblicze. No właśnie, a tutaj jeszcze na naszej liście mam warto wspomnieć i mam taką wzmiankę o Brutto Ljapis, dobrze to wymawiam? Ljapis, tak. I tak, Brutto. Bo to jest chyba właśnie jeden taki, wydaje mi się, Julia, ty jeszcze, nie wiem, czy ty potwierdzisz, ale to taki jeden wielki nieobecny jakby na początku tych protestów, a wydawało się, że to właśnie on powinien być jedną z takich wykonawca właśnie jakby Brutto tam, czyli Sergej Michałok, tak? Michałok. Tak, że to on powinien być właśnie takim głosem jakby tych protestów i tego głosu zabrakło, a na przykład mi taka jedna chyba z jego najsłynniejszych piosenek z tego takiego późnego okresu Ljapisa Trubeckiego tuż przed rozpadem, no to Wojny Świata, no które ja teraz szczerze mówiąc już nie wiem, czy ja je słyszałem jeszcze podczas Majdanu, czy już po Majdanie, ale bo premiera jakby tego oficjalnego, nieoficjalnego teledysku miała miejsce na początku marca 14 roku, czyli już jak się Majdan zakończył, ale w każdym razie w tej nieoficjalnej wersji, która jest chyba taka najbardziej popularna, no to są właśnie sceny z Majdanu. I rzeczywiście no, ta piosenka kojarzy się właśnie z Majdanem i protestami, no i jego zabrakło tutaj, przynajmniej na początku, on później trochę zabrał w końcu głos, ale to już po pewnym czasie. No tak wyszło, że tak, że Ljapis Trubeckój przez swoją nieobecność i zakaz występowania w Białorusi stał się takim dość znakowym wykonawcą w Ukrainie i tak, te piosenki jak Wojny Świata zrobiły się takim hymnem tych wydarzeń. Ale co do tych, no niestety pan Sergiej Michałok zabierał głos może z dwa razy tylko i jakoś nie tak głośno, jak od niego oczekiwano. I chyba ten pierwszy raz w ogóle był taki nieudany, bo on prawie się tam jakby zdystansował do tych protestów. To było na jednym z koncertów chyba w Odessie, właśnie kiedy trwała już cała ta zadyma w Białorusi. No tak, a jeszcze, chociaż jego piosenki do tej pory też takie jak znowu wymienione Wojny Świata lub jakieś inne, jak najbardziej są grane na demonstracjach. Były. I to są tak, my tam mamy jedno nagranie właśnie, gdzie ludzie śpiewają pod aresztem w centrum Mińska właśnie. Wśród tych kilku utworów, które tam śpiewają, są też właśnie, jest ta piosenka Wojny Świata. W
teraz już tak na zakończenie najkrótszego odcinka Unblocka w historii, ale najbardziej multimedialnego. Nie martwcie się, na pewno wrócimy do naszego ulubionego formatu, czyli 60 minut plus, już wkrótce. Chcieliśmy jeszcze tak naprawdę wrzucić wam na końcu taką wielką playlistę. 400, tak? Mogę przejść do playlisty, czy coś jeszcze wymienić? Ja w ogóle chciałam jeszcze troszeczkę powiedzieć o Coju. No właśnie, ja też. A może Piotr tutaj mi pomożesz, bo nie, ale wiesz co, ja nie wiem, lepiej chyba ty, dlatego że jak ja pierwszy raz usłyszałem Kino i Coja pod końca 90., a to takie wielkie gwiazdy, czy już wtedy nie żyjące oczywiście Coja, ale jakby w tym środowisku takim muzycznym ukraińskim i też białoruskim i rosyjskim, no to wspomnienie było bardzo żywe, jest do dnia dzisiejszego żywe. Szczerze mówiąc, mnie trochę drażni jego maniera śpiewu, więc nie stałem się jego wielkim fanem, no ale tak, ale Pierre Mien, tutaj aż, my to Julka słyszeliśmy bardzo często. Wstała, jak to powiedziałeś, po prostu nie wiem, czy widziałeś. Nie, no ciekawe po prostu jest to, że ta piosenka jakby, no nie wiem, w moim życiu może tak mogę powiedzieć, ale po raz pierwszy usłyszałam Coja na białoruskich akcjach protestów w 2011 roku i troszeczkę też się zdziwiłam, typu, a czemu nagle tutaj coś się pojawił? Ale okej, może być, jeżeli to jest też jakby jeden z tych czynników łączących tych ludzi, którzy nie tylko nowego pokolenia, a jeszcze tego, które pamięta te czasy perestrojki, kiedy to było rzeczywiście takie popularne i wpływowe, no czemu nie? Jakby może być. Też coś. No. Nie, no myślę, że jego legenda jest jednak taka rzeczywiście jakby bardzo, bardzo silna, jest żywa nawet wśród zapewne młodego pokolenia również. Na koniec, posłuchajcie, jak byłem we wrześniu w Mińsku, to poszedłem sobie na kawę i tam właśnie śpiewano Tricerepachi. Kali raptama czujesz komunalny japachi, życio ciebie weźmie w piatlu. Zrozumiesz, to ty, że Tricerepachi paraniejszemu ciągnąć ziemlu. Który widzicie teraz i... Mogę w końcu to powiedzieć? Że to wymawia się Tricerepachi. Dzięki, że czekałaś do końca odcinka. Dzięki, ale rozumiem, to jest moja kara, że 19 minut wymawiam to źle. Super. Na koniec słuchajcie, lista, którą mam dla was, 400 takich właściwie nie, że piosenek chyba różnych, tylko różnych wykonań tych piosenek przez... I wykonań, i takich nagrań z profesjonalnych muzyków i kogoś po prostu podwórkowych takich jakichś osób z gitarami i tak dalej, więc to bo to jest też warto cały zbiór. Tak, bo to też warto powiedzieć, że wiecie, dwie rzeczy się tu już nakładają. Po pierwsze COVID, po drugie jednak obecnie bardzo takie no brutalność działań milicyjnych względem protestujących, że też bardzo dużo ludzi wchodzi do sieci, żeby po prostu sobie tam pośpiewać i jest to też taka forma no stricte protestu, tak? Nie można na ulicy, tak? Tudzież może nie każdy powiedzmy ma taką wytrzymałość czy odwagę i tak dalej, w związku z czym realizuje się jakby w zupełnie inny sposób. Więc dla was na święta 400 piosenek protestu. Mam nadzieję, że do nowego roku sobie z tym poradzicie. I to chyba tyle w tym odcinku. Tak. Tak? Wszystko? Albo nie. Nie? Nie powiedzieliśmy w ogóle o tym, że te piosenki brzmią nie tylko podczas marszy tych niedzielnych, czy w jakichkolwiek innych dniach, a tak samo podczas spotkań wieczorowych w podwórkach. Znaczy w tych poszczególnych osiedlach, gdzie ludzie zbierają się na jakieś akcje, albo akcje solidarnościowe, albo po prostu na takie pogadanki z kawą, herbatą, ciasteczkami. I przy okazji też jakby muzycy stali się takimi ważnymi osobami w tych wszystkich działaniach, bo oni przychodzili też wspierać wszystkie te ruchy podwórkowe, tym, że też grali dla tych ludzi koncerty, również byli po tych koncertach później zatrzymywani i spędzali te
po 15 dni w areszcie i tak dalej. O tym bardzo chciałam powiedzieć, jakby na ile jakby muzyce i muzyka towarzyszy temu wszystkiemu na każdej płaszczyźnie. Nie tylko podczas niedzielnych marszów. Tam chyba Pomidorow był zatrzymany, tak? Tak mi się wszyscy wydaje. Wszyscy byli też zatrzymani. Tak. Wspomniałem Pomidorowa, bo ja jego poznałem pod koniec lat 90., bo słuchajcie, w ogóle jest tak, jestem tutaj najstarszy, więc pamiętam trochę dawne czasy. Tak, musiałem. Nie, bo inaczej ale się to, nie domyślili, więc... W pewnych środowiskach w Polsce muzyka białoruska no, była i jest popularna, dlatego że właśnie był taki projekt pod koniec lat 90., Narodny Album. On był zresztą chyba nagrywany, nie wiem, czy nie był nagrywany nawet w Polsce, czyli różni wykonawcy białoruscy, którzy wzięli w tym projekcie udział, między innymi NRM od właśnie Żółwików ulubionych Kuby. I rzeczywiście to koncerty oni grali, ale mamy też festiwal Basowiszcza białoruskiej muzyki. I tak, no ta muzyka gdzieś cały czas ona białoruska, ona funkcjonowała w tym w Polsce i teraz chyba jest, myślę, że teraz będzie jeszcze znowu jakby więcej zapewne słuchaczy w związku z tym, co się dzieje właśnie w samej Białorusi. No mogę nawet taki fun fact na końcu dodać, że akurat ta muzyka i akurat ten album Tri Czarapachy na Remu, który cały czas Kuba wymienia, w roku 2006 stał się dla mnie takim też znakowym, który mnie zaangażował w cały ten ruch opozycyjny w Białorusi. A jednak, też, no. Jednak. Jednak wszystko się było podoba. Przez muzykę. Wszyscy dzięki muzyce. Widzicie, dzięki czemu ja tutaj tak inspirowałem, żeby tak, w końcu tak. Julia się przełamała i podzieliła z nami tym faktem. Dwa razy próbowałem już zakończyć ten odcinek, więc boję się zrobić to po raz trzeci, więc upewniam się, że to jest ten moment. Zawsze znajdzie się coś do powiedzenia, ale mam nadzieję, że zostawimy to po prostu do może przyszłych odcinków o muzyce. Nie? Dokładnie. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki.